Nie, się tam mieści, no, się, że się nie widzieli, dawno. Dobrze że się nagrywa od 10 minut, nie? To będę miał trochę tego. No i co, filujesz? Mówiłem. Ej, czekaj, zaczniemy od tych y, profesjonalniejszych, tak, w sensie tych takich bardziej sportowych. Robimy przejść do tych, aż skończymy na sokach, dobra? Trawiennych. Dzień dobry, witamy Państwa dobry. serdecznie po długiej przerwie wakacyjnej. Gościem Chemik Policy TV jest Kasia Gajgał-Anioł, chociaż w sumie bardziej znana jako Misia. Cześć Misia. Cześć, witam wszystkich. Przed chwilą ci to mówiłem, ale powiem jeszcze raz, żeby słyszeli wszyscy. Mamy dzisiaj e, tematy zarówno wakacyjne, jak i sportowe. Pomyślałem, że, żeby zacząć od jak u Hitchcocka, to zaczniemy od mocnego <laughs> uderzenia sportowego, a potem przejdziemy do tych e, pytań z kategorii lżejszej. Więc jeżeli zaczynamy, <laughs> zaczynamy e, że tak powiem kolokwialnie na grubo, to zacznijmy od tego, że ty, jako przedstawicielka starszyzny w naszej drużynie. No właśnie, trudny, trudny temat, więc zaczynamy od razu. Eee, chciałem poznać Twoje zdanie na temat tego, że nasz zespół w tym sezonie będzie sporo młodszy. Pojawiły się takie nawet wyliczenia, że 38 lat młodszy w porównaniu do tego, który był w zeszłym sezonie. No i teraz Ciebie jako przedstawiciela tego doświadczonego koła no, w naszej lepiej. drużynie. Lepiej. Eee, jakie na Tobie to robi wrażenie i jaką masz opinię w tej kwestii? W sensie, czy młodszy zespół to Jaką, jaką czujesz, że to będzie, sprawi różnicę? Na pewno sprawi różnicę, ale myślę, że e, mimo tego, że zespół będzie młodszy, to dalej będą to zawodniczki doświadczone i, mm. i czasem e, takie zmiany w zespołach są potrzebne, bo myślę, że dużo jest zmian w tym roku, e, żeby tak to wszystko troszeczkę odświeżyć. E, zobaczymy. No spotkamy się wszystkie dopiero gdzieś tam w okolicach października, nie wiem tam dokładnie, ale, ale jakoś tak będzie, ale myślę, że, że tutaj nie będzie żadnych problemów od strony dziewczyn z zaklimatyzowaniem się, bo już jak nieraz pokazało, że my jesteśmy, jak przystało, gościnne, towarzyskie, także myślę, że będzie wszystko dobrze, a wpłynie to, mam nadzieję, że młode dziewczyny wniosą energię, żeby nie było, że starsze mają więcej niż młodsze. Także liczę na to, że będzie, będzie nowa energia, nowe jakieś pomysły i, i mam nadzieję, że będzie fajnie. Mhm. Bo ten chemik w ciągu ostatnich lat, wiadomo, przychodziły nowe zawodniczki, ale jakby trząb pozostawał ten sam, a w tym sezonie on się trochę zmienia. Czy to jest jakikolwiek problem, czy patrzysz na to pozytywnie? Nie, patrzę na to pozytywnie. No, byłyśmy przez ostatnie 4 lata w, w dużej grupie, takiej jakby jednej grupie. Mhm. Rzeczywiście zmieniało się tam niewiele niewiele zawodniczek, ale ja patrzę na to dobrze, także nie mam tutaj jakichś negatywnych odczuć w związku z tym. Dobra, przejdźmy teraz do siły naszej ligi. W tamtym sezonie, no nie chcę powiedzieć, że z suchą stopą przeszliśmy przez te rozgrywki, bo tam się przytrafiły nam jakieś mniejsze wpadki, ale właśnie te wpadki były takie no minimalne, no bo jak już doszło do tych playoffów, w których wychodzi prawdziwa siła drużyny, no to było no było łatwo nie, no i teraz zastanawiam się jakie jest twoje podejście, bo na pewno śledzisz ruchy transferowe tych drużyn, jako o, tako go. chociaż, jako <laughs> tako chociaż śledzisz jak wyglądają kadry zespołów, więc zastanawiam się czy myślisz, że ten sezon może być trudniejszy, czy, czy podobny? Trudniejszy, znaczy ciężko mi powiedzieć, bo e, na pewno Rzeszów się tutaj myślę wzmocnił i, i to będzie taki nasz, tak mi się wydaje, taki nasz główny przeciwnik. W tym roku. Ciężko mi powiedzieć, ile zespołów będzie na tyle mocnych, żeby rzeczywiście ta liga była wyrównana i mocna. Mhm. Żeby... Bo, przepraszam, że cię widzę bo pojawiają się teraz opinie, że być może cała liga nie będzie wyrównana, bo no, trudno by było o to. Natomiast te zespoły z Czuba, te, ta czwórka jest silniejsza niż sezon temu. No, to wszystko się okaże, bo w zeszłym roku, z tego co pamiętam, to tak wydawało nam się, że Wrocław będzie tutaj takim głównym naszym przeciwnikiem, a okazało się, że w finale byłyśmy z łodzią. I także, wszystko jakby parkiet pokaże, boisko pokaże. Teraz zaczną się przygotowania, więc też trzeba ten okres którego osobiście nie lubię, bardzo, bardzo ciężko przepracować i, i jak zawsze wyjdzie wszystko w praniu. E, my myślę, że będziemy miały takie same cele przed naszym zespołem, jak, jak co roku. U nas tak, bez zmian w tej kwestii. U nas bez zmian, dokładnie. Zresztą no, nie ma co się dziwić. E, będziemy broniły kolejny raz tytułu Mistrza Polski, także my musimy zrobić wszystko, żeby, żeby ta obrona nam się udała i puchar reprezentacja Polski. To jeszcze ten ostatni myślnik e, z, z tematów tak, że, tak, które nazwałem poważne. E, bardzo poważne to. to bardzo poważne. No. Nie, no ale nie będę pytał czy wracasz, co, nie? <laughs> Więc wiesz, chciałem No, z ciekawości. Nie, ale Jak zadzwonię. <laughs> Czekaj, może tych załatwimy zaraz. <laughs> A tak na poważnie no, chciałem to zapytać babcia, o, o to o World Grand Prix. No bo wygraliśmy i po tym turnieju wylała się w końcu pozytywna fala, a nie negatywna. I chciałem się zapytać, czy ty właśnie należysz do tej propozytywnej fali, czy do tej prosceptycznej? Czyli że jakby troszeczkę uspokajasz przed nastroje, przed mistrzostwami Europy. Hmm. Chyba najcięższe pytanie, wiesz co? To znaczy, na pewno dla dziewczyn dobrze, że, że wygrały, że zanotowały zwycięstwa na swoim koncie. Myślę, że to je na pewno jakoś podbuduje, ale no jakby z drugiej strony najważniejsze to do tej pory, co, co miały ugrać, czyli kwalifikacje do Mistrzostw Świata. No niestety nie udało się. Ja osobiście, jakbym miała z tych dwóch wybierać, to wola, żeby to Grand Prix no, jednak no wiadomo. przegrały, a wygrały kwalifikacje, więc, więc tutaj ja myślę, że przed nimi teraz naprawdę ciężki turniej, bo. Yy... No zobaczymy no. skład nie wiem czy nawet czy już jest podany, bo nie śledziłam ostatnio e, szczerze powiem jest, wczoraj, żadnych. Wczoraj no, no, no to wczoraj to na Pan już nie śledziłam, więc e, zobaczymy, zobaczymy jaki skład, zobaczymy. Będę na pewno trzymać kciuki, no bo wiadomo, że życzę im mm. jak najlepiej, e, żeby doszły jak najdalej, żeby dobrze grały. Ale zobaczymy, nie jestem jakaś taka chura e, optymistyczna, że ohoho, ho, będzie super i wszystko, bo no, bo będą na mistrzostwach naprawdę ciężkie zespoły. Bardzo ryby. przepraszam, że wchodzę ze słowo znów, ale bardzo podobne podejście do ciebie miała Mariola Zenik. Ostatnio z nią rozmawiałem z Mary i powiedziała mi, że jakby czuje to, to, to coś pozytywnego, ten aspekt, który wyszedł z wygrania World Grand Prix, ale ona z kolei wspomniała ten mecz na przykład z Serbią. No. której przegraliśmy i powiedziała, ok, ale na Mistrzostwach Europy będą tacy przeciwnicy, więc... Dokładnie. No ostatnio oglądałam e, finał Brazylia-Włoszki no. Grand Prix tej pierwszej dywizji, no to Włoszki mają młody zespół, są tam doświadczone zawodniczki, ale no grał bardzo dobrze, więc to jest, yy, to jest trudny przeciwnik. Potem no, no dużo jest zespołów i to jest zupełnie co innego, także no ja wierzę, bo, no bo zawsze trzymam kciuki za mhm. dziewczyny i chcę dla nich jak najlepiej, ale nie jestem jakoś tak nastawiona, że, żeby tu powiedzieć, że o tu już, o hura, mamy mhm. złoto i wszystko. Nie, 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 to spokojnie i. I ważne, żeby grały z meczu na mecz, żeby walczyły o każdy punkt, żeby zostawiły serce na tych mistrzostwach i żeby po tych mistrzostwach mogły powiedzieć, że rzeczywiście zrobiły wszystko, żeby nie miały jakiejś tam, tam sumienia nieczystego. Tak w sumie powiedziałem, że te kolejne tematy będą luźniejsze, ale nie wiem, czy to pierwsze pytanie jest z kategorii najluźniejszych, bo, bo tak sobie chciałem ci... Zastanawiałem się, jakie masz podejście do tego, bo wakacje były dość długie, w tym, w tym sezonie, bo szybko się zakończył sezon. Jeszcze mi się nie skończyły, chciałam no, tu ci no przypomnieć. No to, i to <laughs> tego, tego dotyczyć będzie pytanie moje. Czy twoje podejście do tych kończących się wakacji jest raczej um, takie. Okej, okay, kończą się wakacje, no, nie mam pojęcia, jak po takiej długiej przerwie się odnajdę dalej. Czy raczej masz w drugą stronę, że? No fajnie, że była ta przerwa dość długa, ale już trochę bym sobie potrenowała. To znaczy, wiesz, my mamy wakacje takie, że i tak trenujemy w te wakacje. Mm. Nie ma takiego totalnego luzu. No ale e... mimo wszystko, nie? Porównanie no, to wiadomo, jest... Wiadomo, no porównanie jest zupełnie inne, ale to znaczy ja ogólnie tak, przyznam się tutaj. Ja nie lubię tego okresu przygotowawczego, bo wiesz czego ja nie lubię najbardziej w tym, że to jest taki ten najgorszy moment, czyli musimy wypracować tą formę i to jest tak... Na siłowni ciężary wjeżdżają, nie, więc nie, człowiek nie, w się nie, ruszyć nie. na treningach nie może, ręce, nogi, wszystko boli, mimo tego, że, że trenujemy, przynajmniej ja tu mogę mówić za siebie, trenuję systematycznie tą siłownię, co, co dostałyśmy od Łukasza, e, więc tego nie lubię najbardziej, bo już by tak człowiek chciał przyjść na ten trening i tak, żeby to tak... Wszystko się odbijało dobrze, żeby to tak nic nie bolało, żeby coś tak jakby normalnie ruszał, a to ani ręką, ani nogą, więc tego, tego nie lubię i to zawsze najbardziej mówię, rany boskie, kiedy to minie. No więc teraz te, te dwa miesiące, będzie ta cierpliwość, będzie moja, że tak powiem, wystawiona, ale nie, no już wystarczy, no nie ma na co narzekać. Mhm. Trzy miesiące miałyśmy chyba wolnego, nawet może i ponad, z kawałkiem, więc... Wystarczy. No, już, już tak. No. Mnie to z tym, co powiedziałaś, to mi się skojarzyło z jakichś tam moich amatorskich dokonań. Przypuśćmy, że byłem aktywny fizycznie, grałem gdzieś tam w sobie w piłę, kopałem, bo grał kopałem, to tak, grałem to Kopałem tak, Tak, kopałem sobie gdzieś tam piłę i tam jakieś inne rzeczy robiłem, a przyszedł jeden mecz w świadkówkę. To są zupełnie inne obciążenia, zupełnie inne, jeśli bolą. Kompletnie co innego. Tak, no my teraz y, miałyśmy rozpisane siłownie, tam wiadomo w różnych etapach różne siłownie, ja tam do tego jeszcze biegałam, jeszcze wcześniej po sezonie sobie pochodziłam trochę na fitness tak do ludzi, żeby wyjść, bo mówiła coś innego, ale, ale jest tak, że y, no jest, jest to, z, poza tym ta piłka się nie odbija tak jak <śm> powinna <śm> i to tak denerwuje, że człowiek chce to odbić. A to takie sęki na tych rękach, poza tym tu potem ręce bolą, mnie, Bo to przecież trzeba... Seniorę, tak, seniori. no, trzeba ileś set albo ileś tysięcy razy odbić, żeby ręce przestały boleć, więc są takie, no ale co roku to samo, jakoś zawsze tam przeżyjemy to, więc nie będę się... się jesteście już odpornione, nie? bo jak ja no. widzę te wasze poś... Poś... pośniaczone ręce, a wy tam, stary domy, tam, owinie się tam. tym, albo rękawik stoi, nie, e, dobre, <laughs> będzie, nie? Tak. trochę tak jest. Wspomniałaś już przed chwilą o tym, że byłaś aktywna fizycznie latem, ale niektórzy sobie myślą, że może biegałaś, co też zresztą robiłaś. Natomiast ja chciałem Cię dopytać, co robiłaś dokładnie, bo ja wiem, że tych aktywności Twoich, takich nietypowych, było sporo. Tak, znaczy tak, chodziłam na fitness, o matko, jak mnie tam przeciorali, ale to jest masakra, no bo to tak się wydaje. Ja chyba miałam jakoś po sezonie, nie wiem, dwa tygodnie Później przerwy, jakieś tak, tak, no. tak i, i potem poszłam, i tak mi się wydawało, że ja to tak wiesz. No, no, z... Pani sportowiec. No, Nawet się nie przyznałam, że pani sportowiec, bo myślałam normalnie. Przysięgam się, że tam zwymiotuję na pierwszych zajęciach strasznie, bo zupełnie inny wysiłek. Akurat poszłam oczywiście na stacyjki, na siłowni, tak mnie tam trafiło. I, i to było 40 sekund yy, wysiłku, 10 sekund przerwy, tam nie całe 10 sekund, nie. Boże święte, no, umarła, umarła normalnie. Ja to pierwsze wygadza, skojarzenie nie? to miałem takie, że, że to jest taki sport, no, że tak powiem dla starszych kobiet, ale okazuje się, że kompletnie nie. Nie, nie, tam młode dziewczyny też chodziły, wiesz, potrzebowałam jakoś tak, bo my jesteśmy jakby zamknięci tutaj w tym swoim środowisku w ciągu, no tak, tak. W ciągu roku i potrzebowałam jakiegoś takiego wyjścia do ludzi. <laughs> I mówię: No, jak pójdę sama znowu na siłownię, wie Siłownię i tak dostanę w planach, więc i tak będę na tą siłownię chodzić. No to mówię: A, spróbuję czegoś innego. No i wypatrzyłam, poszłam i bardzo fajnie poznałam też e, fajne, fajne dziewczyny. Jakąś taką miałyśmy. Potem już ja jestem taka, że jak już do jednej osoby trafię, to raczej do niej chodzę. Tam nie zmieniałam. E, więc Czyli przyznała tam... się w końcu, że jesteś siatkarką chemika, czy nie? Tak, potem już tak. No, I co ale bo to było mm. lepiej. Da, bo lepiej. Nie potem było trochę lepiej. Potem je, e, pamiętam jeden taki, taki No, jak sportowiec pada, co dopiero my. Ja bym, no w sumie, nie, ale no, było fajnie, ale tam i na pilatę schodziła mi takie jakieś elementy jogi. O, matkę, jakbyś mnie na tym zobaczył, chłopie. No właśnie ja cię zobaczę chyba na tym, bo niebawem przecież jest yoga, prawda? w Panie. No, no, ale wiesz, to już troszeczkę miałam tych treningów tam e, z jogi, więc może Czyli będzie trochę... tak. Ta tak, joga, słuchaj, drugie moje imię, nie? Nie, ale no rzeczywiście było ciężko, bo te wszystkie pilates, jogi, no to tak, trzeba tak płynnie te ćwiczenia, mhm. gdzie ten kwadratowy byle szybko... Myślałem, że u ciebie jest problem, bo tam trzeba być takim spokojnym. No tak, no tak, trochę było, ale ja wiesz, jeszcze miałam z czym problem. Z tym, że jednak jestem wielka długa i nie zawsze mogłam rozłożyć tak, wiesz, ładnie, płynnie ręce, bo zaraz kogoś tam, wiesz, ciapnąłam, bo na tych zajęciach było dużo osób, więc zawsze miałam problem, żeby znaleźć miejsce dla siebie, ale się udawało. pierwsze zajęcia były dla mnie trudne właśnie pod tym, że to tak trzeba jakoś płynnie, spokojnie i takie jakieś te ruchy mieć, takie zgrabne, ładne, no nie, no dobrze, wiesz, dobrze, że nie było tam z GoPro. Będę robił zbliżenia właśnie chyba na ciebie, bo może być petarda. Już e... znaczy teraz to wiesz, trochę będzie lepiej. No, tak. e, mówiłem o tym, że niebawem zaczynamy okres przygotowawczy, rozmawialiśmy o tym, i tam on się będzie składał szczególnie na początku z kilku takich pozasiatkarskich mhm. rzeczy, czyli będzie joga, tak jak wspominaliśmy, będzie basen, e, będzie siłownia e, na początku dość intensywna i będzie plażówka. I tak jakbyś miała hierarchicznie to rozłożyć, co jest najlepsze, co jest najgorsze. <grym> znając wasze podejście, to plaża będzie na samym końcu. No czy wiesz, bo na tej plaży to jest. Wiesz, no ja mam wrodzoną dynamikę na parkiecie, <laughs> więc chcę wyobraź na plażę, jaką ja mam dynamikę, nie? Ale ja lubię plażówkę, tak wiesz, jeszcze jak. jak... Jakby tak omijają nas takie ćwiczenia, wiesz, typu sprinty jakieś mhm. takiego, to zawsze tam trzeba trochę tego zrobić. Ale takie granie na plaży to, to jest taka dla mnie trochę frajda, bo obaw mam zadyszkę z tego, bardziej z siebie i w ogóle wiesz z tego właśnie, że człowiek tak chce, a te nogi w tym piachu okopane po kolana. Nie ma dla mnie jakoś tak. Yy... A może jest najfajniejszy w takim razie, jeżeli nie ma najgorszego. Że coś, nie wiem, ta joga na przykład, jesteś podekscytowana, czy... No, ja jestem ciekawa na przykład tej jogi, no, to takie będzie co innego i... i... Bo to pierwszy raz, prawda, w, w trakcie przygotowań, tak, w ogóle kiedyś tak miałaś w trakcie tak przygotowań nie. w całej karierze? Nie, kiedyś miałam e, fitnessy, e, z taką, mhm. e, to pamiętam nawet na, na, na kadrze miałyśmy przed, e, jak jechałyśmy do Izmiru na, no, przypomnij mi jak to się nazywało, te olimpijskie, ale te... Nie, nie e, powiem, to. E, ja, ja wtedy o. byłem młody. oj, źle <laughs> <laughs> trafiłam. <laughs> Bo na uniwersytecie jechałyśmy, to miałyśmy przygotowania e, właśnie tam na fitness, i tam skakanki, też taki był hardcore, mhm. ale nie, jogi nie miałam nigdy, ale myślę, że, że to jest e, fajne. Że to jest fajne, bo ja nawet zauważyłam, bo jeszcze jak chodziłam na ten fitness, to chodziłam, właśnie tam był pilates, joga, zdrowy kręgosłup i, i rzeczywiście te ćwiczenia, fajnie, bo to rozciągają wszystko, a, a to nam się tak przyda. Się przygotują tak, na do... tak, 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 to nam się przyda. Co jeszcze było? Basen? Basen, no, no Na basenie, no to wiadomo, że my nie pływamy, nie pluskamy się, tylko się przygotowujemy, więc, więc też są e, ćwiczenia, ale ja basen... A to nie jest tak właśnie, że wskakujecie do wody i nie wiem, 10 długości, tylko tam są, robi się ćwiczenia. Nie, tam jakieś skipy, przebieżki, jakieś mhm. skoki, e, takie, takie ćwiczenia. Wiadomo, tam może jak ktoś chce, jak się trening skończy, to pewnie może sobie zostać popływać, ale, ale to mi jak. A legenda głosi, że ktoś został. <noise> chyba nie, <noise> chyba nie, bo to zależy też gdzie, bo jak mamy także, no tutaj jeździłyśmy na wą wąska, wąska jest tak, ten basen, tak, tak, tak. Tak, tak, no to wiadomo, że tam też dużo ludzi, wszystko, jak skończyłyśmy treninga, mhm. miałyśmy w zanadrzu drugi, no ale jak na przykład gdzieś tam byliśmy yy, w Dźwirzynie i, i basen był i wszystko, to mogłyśmy korzystać, także czasem się ktoś tam skusił, na jakie pływanko. Wiesz, no to czepki trzeba ubrać, to sobie wyobraźnie My w czepkach, no gdzie noc. Spróbuję tam się wskoczyć z kamerą, ale nie wiem, czy to wypali w tym sezonie. No nie wiem, czy to tak, wiesz, no jednak kobietami jesteście. No i co? No i co? No to dobra, to mi się już załatwiła, widzicie. E... Umiem pływać żabką, umiem nawet turystyczną żabką, mogę ci pokazać, żebyś mogłaś włosów nie zamoczyć i zwiedzać, A, nie? Klasyka, żeby włosów nie zmoczyć. Ostatnie pytanie odnosi odnośnie zdrowego trybu życia, czyli twoje ulubione bądź nieulubione soczki, tak, wymyślone soczki. I tutaj się zastanawiałem, przeszłaś na dietę sokową kilkudniową. Pierwsze pytanie, po jakim czasie byłaś głodna? Nie, wiesz co to ja to sobie zawsze coś tak wymyślałem. Wiesz, to jest chyba po prostu to, że za dużo jednak tego wolnego, nie? I w zeszłym roku też miałam przez parę dni, ale to w tym roku wzięłam sobie na tydzień, ale nie mhm. po pięciu dniach już mam. Na, na, nawet. Yy nie to, że nie dałam rady, żeby tam nie jeszcze czy coś, tylko, że po prostu już nie mogłam jakby tych soków przetrawić. Także takie cztery dni myślę, że to są fajne. Powiedz tak. mi, to jest kompatybilne z życiem sportowca, może nawet nie, ale nawet sportowca przed okresem przygotowawczym, kiedy ty to biegasz tak, i tak wiesz, dalej? Ja to wcześniej tam wzięłam, nie, nie miałam teraz, bym się nie odważyła na przykład. Tak, ale no wcześniej też byłaś aktywna. No, ale to jest i, i inna aktywność, to ja mam raz dziennie tam pobiegam, wszystko jakby nie mam takiego wysiłku jak teraz, więc na pewno w trakcie okresu przygotowawczego czy w trakcie sezonu nie, nie odważyłabym się tego zrobić. No tak, nie, Tylko wiesz, to... jak ja sobie tak no myślę, że na przykład przebiegłbym 10 kilometrów, tak jak ty przebiegłeś wczoraj chyba, czy tam coś, no, i potem miałbym przyjść celę... i wypić ten soczek nie, no i dobrano. Dlatego ja, jak miałam te soki, to nie biegałam 10 kilometrów, bo to nie, to bym wtedy nie dała rady. Chodziłam normalnie na siłownię, miałyśmy wtedy chyba 4 razy siłownię. W tygodniu, więc takie rzeczy tak. Ale nie, 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 bo to tam jest nawet zalecany spokojny tryb życia, <grym> nie wiesz? Kanapa. Zrelaksuj się, połóż się, poczytaj książkę. No, takie, te, ale na cztery dni to nie wiadomo, jak dłużej czy coś. O Jezus, nie, nie dałabym rady. Ale ja to tak lubię coś, co wiesz. Zobaczymy, co w przyszłym roku będzie. <grym> może, bo wczoraj pan no, lisek wiesz. Dopiero się tyczka Zoma To był Nie, nie, dziękuję za takie atrakcje, wiesz? Mój mąż mnie wyciąga jutro na Tom. A, na karuzelę. Kurde, na blaszkę, ty. Szok! No nie powiedziałam, że może nienawidzę łańcuchowej. Nie mhm. boję się strasznie. No on mnie na tą łańcuchową i w ogóle na tą kulę taką, co tak się kręci powiedziałam, że na to nie pójdę, bo będę pierwszą osobą, która tam mm, zwróci całe, całe dniowe jedzenie. Nie, na to nie pójdę. To może ale... na sokach tam pójdę. No powiedziałam, że może się na tą łańcuchową odważę, wiesz, ale no, może być wesoło jutro. Nie? No dobra, trzymamy cię za słowo. Koniec. Ale jeszcze podka z tej łańcuchowej może być. jak? <laughs> Postaram Mamy Tomisia. Gadaliśmy, gadaliśmy chyba z 5 godzin ty. A ja mam... za